RDC. Zaprasza Beata Jewiarz. 10 minut po godzinie 11. Słoneczny dzień dobry, witam Państwa. Razem ze mną w studiu już gość, pan Robert Lewandowski, Fundacja Andriolego i wydawnictwo Świdermajer. Dzień dobry, witam Panie Robercie. Dzień dobry, witam. Zabierzemy Państwa do południowo-wschodniego Mazowsza, by zapoznać tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają architektury Świdermajerowej, właśnie z tego rodzaju przykładami budownictwa w charakterze letniskowym, ale ponieważ jest piękna pogoda i myślę, takie osoby jak ja, które mało podróżują po tych bliskich miejscowościach wokół Warszawy, być może uda nam się namówić tych właśnie z Państwa, by poznali takie okolice jak Otwock, czy też Anin, czy Józefów, czy Karczew, czy Brzegi, chociaż ta nazwa dzisiaj już nie funkcjonuje. A jeśli chodzi o architekturę letniskową, wszystko zaczyna się od osoby Andriolego, który w 1880 roku kupił dosyć duży teren. Posiadłość nad rzeką Świder. 202 hektary ziemi. Posiadłość położoną po obu brzegach rzeki Świder zakupił Andrioli z myślą o tym, żeby wybudować domy do początkowo letniego wypoczynku, później do zamieszkania przez cały rok. No i po kolei powstawały kolejne budynki. W sumie 14 dworków w bardzo konkretnej architekturze, nazywanej dzisiaj Świdermajerami, chociaż wcześniej pojawiła się nazwa architektury nadświdrzańskiej. Nazwy były różne, między innymi, tak jak pani wspomniała, architektura nadświdrzańska, czy za czasów Andriolego dworki Andriolego, domki Andriolego. Takie nazwy funkcjonowały na określenie tych domków położonych po obu brzegach rzeki Świder, wybudowanych przez Andriolego, do których przyjeżdżali na właśnie letnie wypoczynki, czy dzisiaj powiedzielibyśmy na weekendy. Latownicy z Warszawy bawili się, odpoczywali, opalali, korzystali z kąpieli wodnych i słonecznych. To może przedstawimy sylwetkę samego twórcy brzegów. Elwiro Michał Andrioli, urodzony w 1836 roku, znany ilustrator książek. Znany przede wszystkim jako ilustrator pana Tadeusza. U nas w kraju, chociaż pracował też dla wydawnictw francuskich przez W latach 1883-1886, rzeczywiście po śmierci Gustawa Dore, pracował w Paryżu dla francuskich wydawnictw. A wykształcenie miał odpowiednie, ponieważ skończył szkołę malarstwa i rzeźby w Moskwie, a później był dyplomowanym absolwentem Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. I pobierał nauki jeszcze w Rzymie, w Akademii Świętego Łukasza. Tak, jego ojciec też miał dokonania artystyczne, też malował, jeśli dobrze pamiętam, był malarzem. Bardziej rzeźbił. No i jak to się stało, że akurat Andrioli wylądował tutaj w okolicach Warszawy? Co go tutaj przywiodło? W okolice Warszawy przywiodły go wydarzenia po 1863 roku. W 1863 roku Andrioli brał udział w powstaniu styczniowym. Po wielu latach ukrywania się, emigracji, został aresztowany, osądzony, zesłany do miejscowości Wiatka w Rosji. Po odbyciu kary w latach 1868-1871 miał możliwość powrotu do Królestwa Polskiego. No, niestety nie do miasta, z którego pochodził, czyli nie do Wilna, gdzie chciał wrócić, tylko w inne miejsce, do innego miasta musiał sprowadzić. Sprowadził się do Warszawy z ilustratorami warszawskimi, z wydawcami warszawskimi. Jeszcze za czasów zesłania do Wiatki nawiązywał kontakty, przesyłał rysunki. Tak, że w 1871 roku, kiedy wrócił z Wiatki, grunt pod jego przybycie i podjęcie pracy jako ilustrator czasopism warszawskich był już przygotowany. No a później nastąpiły smutne, tragiczne wydarzenia rodziny, które tak naprawdę były chyba bezpośrednim bodźcem do tego, by znaleźć się w brzegach. To był okres, kiedy Andrioli zamieszkiwał w Stasinowie. Bardzo cieszył się na ten majątek w Stasinowie, na to, że mógł tam zapraszać elitę warszawską. Odbywały się tam liczne spotkania, dzisiaj powiedzielibyśmy literackie, artystyczne. Natomiast posiadłość w Stasinowie była dla Andrioliego zbyt mała. Położona zbyt blisko drogi, zbyt blisko kolei żelaznej.
szukał miejsca, które będzie mu dawało więcej przestrzeni. No i to, co Andrzej Lili często powtarza w swoich listach, miejsca położonego nad wodą, nad rzeką. No i udało mu się takie właśnie znaleźć nad Świdrem. Tak, nad Świdrem, nad rzeką Świder. Z wielkim zachwytem opowiadał swojemu przyjacielowi Henrykowi Dobrzyckiemu, że nie ma piękniejszego miejsca wokół Warszawy. Zaznaczał, a wierz mi, że nie jedno miejsce odwiedziłem. Bo lubił podróżować. Lubił podróżować. Podróżował bardzo chętnie i bardzo dużo konno. No i znalazł się nad Świdrem, który wtedy znajdował się w obszarze miejscowości Otwock. Miejscowości Otwock jeszcze nie było. Tak, ale to był Otwock Wielki, czy? Otwock Wielki, tak. Tak. No ale to już Otwock. Tak, to zakupił ziemię od właściciela dóbr majątku Otwock. No i tak jak Państwo usłyszeli, zaczęły powstawać domy, które były dworkami Andriollego. Każdy dworek miał swoją nazwę. Tak. By ułatwić życie letnikom, tak by każdy wiedział, że to jest willa, kto do której wyjeżdża, przyjeżdżają. Że tak powiem, latuje, czy wyjeżdża na latowanie, to kojarzy, że każdy dom wypoczynkowy, wczasowy ma swoje jakieś oznaczenie, żeby się łatwiej odnaleźć. I tak było w brzegach Andriollego. Każdy dom miał swoją nazwę, często związaną z osobami, które w tych domach wypoczywały. I stąd te nazwy. No a jeśli chodzi o architekturę, bo tutaj dochodzimy do sedna sprawy, to tak zwane Świdermajery, architektura nadświdrzańska, związana z rzeką, stąd ta nazwa, charakterystyczna, bo wszystko powstawało w drewnie z pomocą cieśli. Wszystko powstawało w drewnie. Ja osobiście uważam, że Andrioli, kiedy przystępował do budowy swoich domów nad rzeką Świder, nie miał zaprojektowanego w głowie jakiegoś stylu, który zamierza tworzyć. Andrioli zwiedził tak wiele wystaw, zobaczył tak wiele miejsc, zobaczył tak wiele budynków, w którym ludzie mieszkają, chociażby te budynki na dalekiej północy Rosji. Ale też południe, myślę. Austria, ale też południe, ale też Niemiec. Tak, to tu miałem na myśli właśnie chociażby wystawę wiedeńską, gdzie Andrioli był i aktywnie uczestniczył. I architektura góralska trochę. 10 lat później. 10 lat później się pojawiła, tak? Czyli Andrioli był pierwszy. Tak. Bo to są te charakterystyczne domy, proszę Państwa, które mają bardzo ładne zdobienia. Bogato zdobione szczyty. Tak, powiedzmy, jakie to są elementy. Okna. No, to, co przede wszystkim wyróżnia, bogato zdobione szczyty, snycerka, obszerne ażurowe werandy, również wieżyczki. Bogato zdobione wieżyczki, zdobione naroża, podokienniki, nadokienniki, okiennice, balustrady, ganki, daszki, tak. Furtki, ogrodzenia. To już ta mała architektura, obudowa studzienek, komórek, wygódek i tak dalej. Konstanty Indelfons Gałczyński w latach 1936-39 mieszkał w Aninie. W wierszu Wycieczka do Świdra napisał, to jest w pana książce, cytuję: jest willowa miejscowość, nazywa się groźnie Świder. Rzeczka tej samej nazwy lśni za willami w tyle. Tutaj nocą sierpniową, gdy pod gwiazdami idę, spadają niektóre gwiazdy, a nie na te wille. Te wille, jak wójt podaje, są w stylu Świdermajer. Tak, tak napisał. Wszystko w zasadzie się zgadza. Piękna sierpniowa noc. Tak jak teraz mamy sierpień, gorący, upalny. Wille letniskowe, piękne sosnowe otoczenie, klimatyczne otoczenie. Można powiedzieć dobry biznes. Dobry biznes, tylko wójta nie ma. Tak, ale czy Andrioli nie spełniał funkcji takiej właśnie osoby? Bo przecież zapraszając letników też organizował im dotarcie bezpośrednio do samych willi, tak? Bo trzeba było z kolejki przewieźć letników, na przykład omnibusem. Andrioli, zapraszając gości do brzegów, tak jak pani wspomniała, dbał o wszystko. Powiedzielibyśmy, był takim animatorem kulturalnym, a może menedżerem, który zajmuje się wszystkim, począwszy od posiłków, od transportu, do zabawy, do przebiegu przedstawień i tego, co się działo w tak zwanych letnich teatrzykach. Po szczegóły takie, jak zapewnienie dziadkom rozrywki nad brzegiem rzeki. Czyli musiała być cała infrastruktura, musiał zatrudniać też osoby, które na przykład gotowały. Osoby towarzyszące. Tutaj z pobliskich wsi wykorzystywał mieszkańców i do budowy, i do prowadzenia gospodarstwa, a do prowadzenia zajęć kulturalnych, tak byśmy powiedzieli, sprowadzał kapelmistrzów z Warszawy. A czy wiemy coś na temat tego, jak wyglądało to życie w samych willach? Czy letnicy sami zajmowali się na przykład gotowaniem? Czy to była też jakby usługa
ze strony Andriollego, że kuchnia była na miejscu już gotowa? Nie mamy szczegółowych opisów, natomiast pośrednio z listów i relacji Andriollego możemy wywnioskować, jak to wyglądało, że tego a tego dnia przychodził rzeźnik, dostarczał produkty, tak? Tego a tego dnia przychodziła, jak to Andrzej opisywał, baba, dostarczając jaja, ser i coś tam jeszcze. Także na pewno były osoby, które prowadziły kuchnię. Natomiast myślę, że Andrioli wprowadził, czy stosował taki sposób współistnienia tych osób wypoczywających, że jeżeli ktoś przyszedł i dogadał się z gospodynią, że przyjdzie na śniadanie czy na jakiś posiłek, to nie sądzę, że był jakikolwiek problem z przygotowaniem takich posiłków. A co się stało z majątkiem Andriollego po jego śmierci? Te 202 hektary ziemi. Te 202 hektary. Jeszcze za życia Andrioli rozprzedawał majątek. Dlaczego nie było go stać na utrzymanie, to, czy nie chciał? To było założenie, powiedzielibyśmy, biznesowe Andriollego, tak? Że kupił szmat ziemi po to, żeby je po kawałku z zyskiem odsprzedawać, a też z radością, bo kiedy widział, że przyjeżdżają, sprowadzają się osoby, które chcą kupić parcelę i również budują domek, podobnie jak on, dla letniego wypoczynku, to cieszył się, że osoby w tę stronę rozwijają tę osadę. Natomiast po śmierci zarządzał majątkiem Henryk Dobrzycki, przyjaciel. I były plany, by powstał tam, no uzdrowisko chyba to za dużo powiedziane. Sanatorium. Andrioli zmarł bezdzietnie, dziecko zmarło... Półtora roku miało dziecko, kiedy zmarło, jeszcze w czasach, kiedy mieszkał w Stasinowie. I miał plany, żeby wybudować w Brzegach sanatorium dla warszawskich dzieci, które latem nie miały co robić, dla warszawskich dzieci, które często popadały na różnego rodzaju choroby. Planował Andrioli, żeby one tutaj wypoczywały, nabierały tężyzny fizycznej. Ale niestety te plany nie zostały zrealizowane. Niestety nie zostały zrealizowane. Wojna. No, przedwczesna śmierć Andriollego, tak? W 1893 roku Andrioli, mając 57 lat, zmarł i sam nie mógł tego realizować. Jego przyjaciel Henryk Dobrzycki, starszy od niego, doktor, zmarł w 1914 roku, także ta przestrzeń do realizacji planów Andriollego była bardzo krótka, później, tak jak pani wspomniała, wojna, a później po prostu koleje, dzieje majątku Andriollego były takie, że był rozprzedawany do tego stopnia, że w latach międzywojennych nie było opiekuna domu Andriollego. A czy to się zmieniło? Czy po wojnie jakby ta sytuacja została ustabilizowana, że już wiadomo, kto jest właścicielem, tak by te wille restaurować, by przywrócić im dawny blask? Jeżeli mówimy o historycznych domach Andriollego, to w latach wojennych, powojennych zręby domu Andriollego jeszcze istniały. Natomiast w chwili obecnej nie ma śladu po tym domu. Ale są wille. Które stworzył? No nie, tych też nie ma. Które budowane były przez naśladowców Andriollego, tak byśmy powiedzieli. Przez ludzi, przez osoby, które w Świdrze tworzyły tę osadę letniskową, stację klimatyczną. Natomiast... Stan dzisiejszy willi, mówimy o tych wybudowanych nie przez Andriollego, też jest różny. Wszystko zależy od stanu prawnego, kto jest właścicielem, jakie ma cele, zamiary wobec takiego domu. Niektóre są podpalane, niektóre są restaurowane. Różnie to bywa. W drugiej połowie XIX wieku powstał termin villeggiatura, czyli co to takiego? Villeggiatura, czyli wokół... Miejsce, wokół którego się wypoczywa? Znaczy, duże miasta otrzymywały połączenia kolejowe. Tak? Wokół połączeń kolejowych powstawały modne miejscowości, do których z miast można było wyjechać na letni wypoczynek. Wyjazd na villeggiaturę, czyli na letni wypoczynek, związany był z łatwiejszym dostępem do środków komunikacji. Tak było w przypadku linii otwockiej i Andriollego, który wykorzystywał do tego celu drogę żelazną nadwiślańską, z jednej strony, a z drugiej strony mógł wykorzystywać podróż statkiem parowym po Wiśle.
Tak, w momencie, kiedy zaczęły powstawać wille Andriollego, dzisiejsza okolica Otwocka zaczęła się mocno rozbudowywać. Tak jak pan zasugerował, naśladowcy również tworzyli swoje wille w stylu Andriollego. Czy mam jakieś informacje na temat tego, czy trzeba było prawa autorskie do tej architektury wykupywać? Czy można było zupełnie swobodnie z tego skorzystać? Drewniane budownictwo w drugiej połowie XIX wieku w wielu krajach, w wielu nurtach, tak byśmy mogli powiedzieć, się rozwijało. Była drewniana architektura kolejowa, była drewniana architektura letniskowa, także myślę, że to jest połączenie jakichś wzorów, które chociażby Libold w swoim wzorniku podawał i każdy transponował je na własne potrzeby i własny użytek. Ciekawe jest to, że jeśli chodzi o to właśnie to budownictwo drewniane, te pierwsze stacje kolejowe, które powstały w tej okolicy, właśnie były drewniane i zresztą mało tego, że to były takie punkty komunikacyjne, to dodatkowo jeszcze punkty towarzyskie, kulturotwórcze. Tak, było. Życie danej miejscowości koncentrowało się wokół takiej stacji. Były osoby, które przesiadywały i wypatrywały, kto przyjedzie i w jakim celu. Jakie to były konkretnie miejscowości? To był tak Otwock, Józefów. Otwock, pierwsza stacja z budynkiem stacyjnym obszernym to była stacja Otwock, a historycznie patrząc na mapę drogi żelaznej nadwiślańskiej to i w układzie tym od Warszawy do Otwocka to był przystanek Wawer, był przystanek Jarosław w miejscu dzisiejszego Józefowa i stacja Otwock. Czyli te trzy główne. A później jeszcze pojawiały się chyba kolejne, czy nie? Powstawały kolejne, no bo tak jak rozmawialiśmy, popularność miejscowości letniskowych... No jeszcze kolej wąskotorowa się pojawiła, dodatkowy atut. Tak, popularność wzrastała i w miarę rozwoju sytuacji i parcelacji kolejnych gruntów wzrastało zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne. Powstawała kolej wąskotorowa, powstawały drogi bite, którymi można było dojeżdżać chociażby do Otwocka po drodze, jadąc przez Wawer i Falenicę. No i tak, dokładnie między 1912 a 14 rokiem powstały właśnie budynki stacyjne w Wawrze, w Otwocku, w Międzylasiu, w Radości, w Józefowie, w Świdrze i w Karczewie. Kolejki? Kolejki. Wąskotorowej. No tak, 1914 rok, kolejka wąskotorowa jeździła już do Karczewa. Tak, duża zmiana dla regionu. Bardzo duża zmiana. Za chwilę porozmawiamy o samym Otwocku, co się tam działo, ale też o miejscowościach, które naśladowały architekturę Świdermajerową czy też nadświdrzańską. A dla Państwa dzisiaj w związku z naszym spotkaniem i osobą Elviro Andriollego mamy prezent. Jest to książka autorstwa naszego gościa, pana Roberta Lewandowskiego. Kronenberg, Andrioli i Villeggiatura. O tak, podwarszawskie letniska linii Otwockiej. Jeżeli ktoś miałby ochotę mieć taki album, bo to jest właśnie taka forma, to proszę nas słuchać uważnie, bo spotykamy się za kilka minut i wtedy też powiem, w jaki sposób ten album zdobyć. Leniwa sobota RDC. 27 minut pozostało do południa. Jesteśmy w południowo-wschodniej części Mazowsza. W regionie, którym jest bardzo duża ilość letnisk. O jednym z nich już Państwu opowiedzieliśmy. To Brzegi, stworzone przez Elviro Andriollego, artystę, ilustratora książek. Zasłynął przede wszystkim z ilustracji do pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Ale tworzył nie tylko na potrzeby naszego rynku, bo miał propozycje wydawnicze z Francji, gdzie spędził 3 lata. Ale co najważniejsze, jeśli chodzi o Mazowsze, stworzył w Brzegach piękne miejsce letniskowe. Wybudował 14 willi w charakterze Świdermajerów. Zabudowa letniskowa, drewniana, bardzo charakterystyczna. I ta zabudowa jest obecna nie tylko w samych Brzegach, gdzie mieszkał Andrioli, ale również w innych miejscach. Na przykład w Otwocku. Brzegi teraz są częścią Otwocka. I dalej w letniskach falenickich, o których Państwu opowiemy. Razem ze mną pan Robert Lewandowski, założyciel Fundacji Andriollego i wydawnictwa Świdermajer, które cyklicznie ukazuje się już od paru lat. I materiały, które są związane właśnie ze świderami, z architekturą nadświdrzańską i z samą osobą Andriollego, to właśnie dzieło pana Roberta. To może Otwock. Otwock po sąsiedzku, jeśli chodzi o Brzegi. Jeżeli byśmy historycznie patrzyli na Brzegi Andriollego, to Brzegi Andriollego w dniu dzisiejszym znajdują się w dwóch miastach, w mieście Otwock i w mieście Józefów.
No to Otwock. Otwock, który w 1916 roku dostał prawa miejskie, tak. Jednocześnie powstała tam gmina żydowska w tym samym momencie. To akurat istotne przy tej miejscowości, bo w okresie międzywojennym społeczność żydowska stanowiła większość. Tak. No i w związku z tym dużo się tam działo. Dużo się działo. Należałoby w przypadku Otwocka powiedzieć jeszcze o tym rozwoju, o tej ewolucji od stacji klimatycznej do miejscowości uzdrowiskowej. Stacja klimatyczna, czym się różni od uzdrowiska? Stacja klimatyczna, no stacji klimatycznej przyjeżdżano na wypoczynek, tak jak na wilegiaturę. Stacja klimatyczna, zażywano kąpieli powietrznych, słonecznych, kąpieli wodnych. Natomiast idąc w stronę uzdrowiska, o którym wspomniałem, w Otwocku zaczął ordynować, leczyć dr Geisler, Józef Geisler, który wybudowawszy sanatorium leczył chorych płucnych. Tak, chorych przeciw, sanatorium przeciwgruźliczne. A dlaczego akurat tam to sanatorium powstało? Co tam takiego jest w powietrzu? Oczywiście lasy sosnowe, tak, ale te lasy sosnowe są nie tylko w tej okolicy. Mikroklimat Otwocka jest dosyć charakterystyczny, bardzo dobry dla leczenia chorób płucnych. Sosnowe olejki eteryczne, podłoże, gleba. Suche podłoże, suche, tak? Suche podłoże, piaski żwirkowate, które się nagrzewają. To wszystko sprzyja, spowoduje, że warunki są sprzyjające dla leczenia chorób płucnych. No i stąd obecność tam właśnie sanatorium, które powstało w 1898 roku, a wcześniej jeszcze zakład kąpielowy. Zakład kąpielowy, tak. A co się działo z tym sanatorium dalej? Czy ono przetrwało? Czy mamy dzisiaj ten budynek, jeszcze stoi? W tej chwili nie ma budynku tego sanatorium. Natomiast ta stara część Otwocka, tak to nazwijmy, jest do obejrzenia. Niektóre budynki jeszcze zostały. Willa Perechodnika i otoczenie tej willi pozwala nam odczuć klimat starego Otwocka. No zapraszam na zwiedzanie tej części miasta. Tak, będziemy zapraszać jeszcze na koniec, ponieważ wydarzenie ciekawe na horyzoncie 14 września związane z architekturą, ale też z miejscowościami letniskowymi. Ale jeszcze na moment wracając do samego Otwocka. Powstał tam piękny budynek pałacowy, czyli kasyno, które stoi do dnia dzisiejszego. Kasyno stoi do dnia dzisiejszego. Obecnie mieści się tam liceum ogólnokształcące. Kasyno w sąsiedztwie parku zdrojowego, parku uzdrowiskowego, miało właśnie pełnić funkcję centrum Otwocka uzdrowiskowego. Miasto zostało uznane za uzdrowisko w 1924 roku. Niestety po wojnie straciło status miejscowości uzdrowiskowej, a szkoda. Szkoda, były wielokrotne próby. No mamy nadzieję, że władze wezmą sobie to do serca, bo przecież patrząc na doświadczenia różnych miejscowości, byłaby to świetna inwestycja. Bardzo dobry biznes, można by było na tym zarobić. Wracając do tradycji, do tego... odpowiednich warunków. Oczywiście, że tak, no ale myślę, że warto. No, ja mówię za siebie, nie wiem jak władze, ale być może kiedyś to nastąpi. Ciekawe jest również to, że w 1925 roku to miejsce było, jak to powiedzieć, bardzo dużym ośrodkiem uzdrowiskowym, czy też w ogóle jakby miejscem, do którego chętnie przyjeżdżano, bo fakt, że były tam dwa hotele, 40 pensjonatów, 1300 willi, 3 restauracje i 5 jadłodajni, w sumie 4480 pokojów do wynajęcia, świadczy o tym, że to miejsce było szalenie popularne. Miejsce Otwock jako uzdrowisko było bardzo popularne, jeśli chodzi o ośrodek lecznictwa nizinnego, jedno z najmocniejszych w latach międzywojennych w Polsce. Natomiast zapleczem, tak bym powiedział, dla tego lecznictwa uzdrowiskowego była cała linia Otwocka i letniska falenickie, które jeśli popatrzymy na intensywność zabudowy z lat międzywojennych, niemalże równoważyła czy podwajała liczbę miejsc noclegowych przy linii otwockiej. Te letniska, ma pan na myśli pewnie letniska falenickie, takie jak Anin, Międzylesie, Radość, Zbójna. Dokładnie i tak. Dalej idąc, Miedzyszyn, Falenica, Emilianów, Michalin, Józefów i Świder. Czy w każdej z tych miejscowości była stacja kolejowa? W każdej, znaczy prawie w każdej, bo w Emilianowie nie było stacji kolejowej, w Zbójnej Górze nie było stacji kolejowej. W jaki sposób tam się dojeżdżało? Drogi jakieś należało musiały być? Należało wysiąść, na przykład jadąc do Zbójnej Góry, należało wysiąść na stacji Radość i tam drogą dojechać do
miejscowości Zbójna Góra. Podobnie Emilianów, który był położony właściwie bliżej stacji Michalin. Można było do Emilianowa dojechać ze stacji Michalin lub ze stacji Józefów, no ale wbudowana kolejka wąskotorowa i uruchomiona w 1914 roku miała przy cmentarzu w Józefowie przystanek stacją Emilianów. Ta kolejka wąskotorowa była konkurencją dla kolei nadwiślańskiej, żelaznej, tak, bo tory w zasadzie biegły równolegle, w bardzo bliskiej odległości. Bardzo blisko. Niekiedy było widać jadące obok siebie pociągi. Ale czy w związku z tym... Ale domyślam się, że zainteresowanie mieszkańców Warszawy było tak duże, że jakby nie było problemu z tym dla właścicieli jednej i drugiej kolei, by one mogły dobrze prosperować. Nie było problemu. Planowano rozbudowę i zwiększenie częstotliwości przejazdów dla kolei szerokotorowej. A jak często jeździły pociągi w okresie letnim? W okresie letnim pociągi jeździły co pół godziny. Mówimy o latach międzywojnia. O latach międzywojnia w wybranym okresie. Natomiast były plany budowy dodatkowych torów do Otwocka, równoległych do tych istniejących obecnie. Były również plany budowy, rozbudowy kolejki wąskotorowej aż do Sobień. Ale to się nie wydarzyło. Podobnie były plany uruchomienia w letnisku Świder, uzdrowiska świderskiego. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o architekturę w tych miejscowościach wspomnianych, takich jak Ani, Międzylesie, Radość, Zbójna Góra, Międzyszyn, Falenica, Emilianów, Józefów, Świder. Czy tam też te budynki świdermajerowe pojawiały się? Tak. Tak, to było charakterystyczne dla linii, to jest charakterystyczne dla linii otwockiej. Czyli w tych miejscowościach możemy jeszcze w niektórych punktach je spotkać, tak, jeżeli będziemy tak, mieć szczęście. No, myślę, że trzeba podejść do tego w ten sposób, żeby uważnie wpatrywać się w drewniane stare budynki. Ciekawa historia wiąże się z budynkiem Anulka, pensjonat w Świdrze. Bardzo okazały budynek, chociaż nie jest to Świdermajer chyba. Pensjonat był murowany, miał drewnianą altanem w stylu Świdermajer. W tymże pensjonacie były projekty, żeby powstał wokół tego pensjonatu, żeby powstał park uzdrowiskowy w Świdrze, a sam pensjonat miał być takim, powiedzielibyśmy, kasynem świderskim. Natomiast w takiej małej miejscowości taki okazały budynek. Świder różnił się od Otwockiem tym, że w Świdrze nie leczono chorych płucnych. Czyli po prostu dla rozrywki przyjeżdżano. Tak, miejscowość położona nad rzeką miała zupełnie inne właściwości, zupełnie inny mikroklimat niż Otwock. Tam nie leczono chorych płucnych, co zresztą często to w anonsach prasowych, w reklamach zaznaczano, że chorych płucnych nie przyjmuje się. Tak, mam przed sobą książkę 1938 Letniska Falenickie i tutaj to jest w zasadzie reklama tego pensjonatu. Pierwszorzędny, czynny cały rok, położony w pięknym parku lesie, plaża, tenis, w zimie ślizgawka. Czyli nie tylko w okresie letnim, ale również całoroczny. Tak, ale również zimą letnicy, to już nie można nazwać ich letnikami, turyści. Przyjeżdżali, tak. To był ten wątek biznesowy, tak byśmy powiedzieli, o którym pani wspomniała wcześniej, że wykorzystywano te cechy, walory turystyczne przez cały rok. Starano się wykorzystywać. Mało tego, w Świdrze zachęcano do i w Otwocku do jazdy na nartach. Proszę bardzo, a gdzie jeżdżono na nartach? Na biegówkę? No, bardziej do zjazdu, do ślizgania się na nartach. Tak? Do tego jeszcze elektryczność w tej reklamie a propos pensjonatu Anulka. Woda bieżąca, zimna i gorąca, ceny przystępne. I tak jak pan wspomniał, chorych na płuca nie przyjmuje się, tak żeby nie było pomyłki i rozczarowania. Tak. Natomiast tutaj nawiązując do tego, co pani powiedziała o Anulce, chciałbym powiedzieć słowo o uzdrowisku Górewicza w Otwocku, a właściwie fragment, jedno zdanie. Wytworne towarzystwo spędza weekendy latem i zimą w uzdrowisku Górewicza w Otwocku. Proszę chodziło bardzo o wytworne towarzystwo z Warszawy. Tak, wytworne towarzystwo, czyli inteligencja. Lekarze, adwokaci. Tak, przeważająca część. Artyści, biznesmeni, przedsiębiorcy. W kwietniu ukazała się gra Letnisko, Summer Resort. Karol Madaj jest autorem tej gry. Fundacja, rozumiem, jest współtwórcą. Grę wydała wydawnictwo Leonardo przy współudziale wydawnictwa Świdermajer. I co to za gra? Do kogo jest ta gra skierowana? Mamy wakacje, więc można by było sobie taką grę zabrać na wyjazd do letniska czy tak, na letnisko. Świetny pomysł. Gra skierowana jest do wszystkich, którym bliskie są te tematy. Gra opiera się o mechanizm Monopoly,
czyli budujemy, tworzymy letniska, budujemy, tworzymy kolejne pensjonaty, zapraszamy gości, podejmujemy ryzyko, tworzymy biznesy. Ale też świetna lekcja historii. Lekcja historii powiązana z grą. Tak, dla dzieci powyżej 8 roku życia, tak jak tutaj w opisie tak, jest zaznaczone, od 2 do 5 graczy, prawie godzina wspólnej zabawy. A na kartach, które mam w dłoni, teraz otworzyłam tę grę, mamy właśnie przykłady architektury z tych okolic. Wcześniej widziałam właśnie budynek Anulki z Otwocka. A czy jest w okolicy jeszcze taki budynek, który w tym momencie jest dobrze zachowany, który odpowiada tym założeniom Andriollego? Tak jak wspomniałem, Andrioli nie miał swoich założeń budowlanych. Tak, tak sensu stricte tak. Kiedy popatrzymy na te budynki, one mają pewną cechę wspólną, którą łatwo, w sposób łatwy i czytelny odróżniają się. Tak, te charakterystyczne zdobienia. Tak, od pozostałej drewnianej architektury. Tak jak wspomniałem, w Otwocku, w Starym Otwocku, przy ulicy Kościelnej i w okolicach możemy zobaczyć stare wille. Możemy zobaczyć willę, pensjonat, uzdrowisko Górewicza. To są budynki, to są obiekty, które pozwalają nam się wczuć w klimat tamtych lat, zobaczyć te cechy charakterystyczne. Podobnie jest w Józefowie. Mniej tych obiektów jest w Falenicy, ale można znaleźć. A jakie Zwaninie czy Radości? Trochę ukrytych w Radości, zwłaszcza polecam willę przy ulicy Herbacianej, świetnie odrestaurowaną, gdzie te elementy zostały mocno pokazane. To są budynki, które mają swoich właścicieli. Dokładnie tak. W Józefowie willa Bękówka, w Waninie polecam spacer po Aninie. W Waninie jest sporo willi w dobrym stanie. A proszę powiedzieć, co się będzie działo 14 września? 14 września zapraszamy na letnisko z artystami, czyli przejazd zabytkowego pociągu parowego. W nawiązaniu do tych wydarzeń i tej kultury letniskowej okolic Warszawy. Tak. Organizatorem jest Klub Kultury Falenica i pozwalam sobie w imieniu klubu przekazać zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Przejazd będzie miał swój początek na dworcu Warszawa Gdańska, podróż do stacji Warszawa Falenica, dwukrotny przejazd. No i jeszcze dodatkowe atrakcje pewnie pojawią całe się. Całe mnóstwo dodatkowych atrakcji, tak jak powiedziałem, organizatorem jest Klub Kultury Falenica. Zapraszam i odsyłam na stronę Klubu Kultury Falenica. A my na pewno w Leniwej Sobocie jeszcze Państwa na bieżąco będziemy dokładnie informować, co się będzie działo w ramach tego wydarzenia. Na ten moment bardzo serdecznie dziękuję. Pan Robert Lewandowski był moim i Państwa gościem. Rozmawialiśmy dziękuję o bardzo. Architekturze letniskowej i Świdermajerach. Proszę zapamiętać. Myślę, że wielu z nas w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że mamy tak piękne rzeczy dookoła Warszawy. Tak się koncentrujemy na tym, co w Warszawie, a tutaj pod nosem są takie perełki. Dla Państwa obiecany album Kronenberg, Andrioli i Villeggiatura, trudne słowo, pana Roberta Lewandowskiego. Proszę napisać maila, gdzie osiedlił się Elviro Andrioli. W którym miejscu pod Warszawą? Jak się nazywała ta miejscowość wówczas, kiedy właśnie tam kupił 202 hektary? Bardzo serdecznie dziękuję.